Dzień dobry. Nazywam się Marek Adamczuk i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj drugą sesję na Square Day. Do tej pory prowadziłem sesję z Pawłem Potasińskim. Dzisiaj mnie opuścił, będę musiał radzić sobie sam. Dlatego wybrałem temat, którego pewnie Paweł nie chciałby ze mną opowiadać, a mianowicie collation. Zanim do tematu, dwa słowa jeszcze o sobie. Jestem programistą od Paseco Business Solutions z rodowodu softwareowego. Firma buduje oprogramowanie dla przedsiębiorstw, w szczególności system ERP. Ja obecnie szefuję Wydziałowi Zarządzania Zmianą, Jakością i Wiedzą. To myślę, że coś takiego pomyślił. Chodzi z grubsza o takie komandy, które... takie komando, które zajmuje się bardzo różnymi rzeczami, niekoniecznie związanymi bezpośrednio z produkcją, ale właśnie z pomocą, z utrzymaniem produkcji, utrzymaniem wdrożeń, z różnymi Mission Impossible, z którymi trzeba sobie radzić. W szczególności dzisiaj będę pokazywał taki kawałek Mission Impossible, czyli zadania na tyle trudnego, że normalna produkcja czy wdrożenia nie bardzo się chcą grafikować, właśnie takie rzeczy zlatują na moje komando. Poza tym prywatnie pojawiam się na BLC-u Warszawa. Czasem dopuszczam mnie do głosu, no to co stan wygłoszę. Pojawiam się również na portalu WSS.pl, głównie na paru SQL-owym. Od 2 lat Microsoft nagradza mnie tytułem Microsoft Most Valuable Professional w kategorii SQL Server. O sesji. Na początek powiemy sobie, co to takiego jest collation. Rozpoczniemy tę nazwę. Zaproponuję odpowiednie aliasy dla tej nazwy, bo jest to taka angielskojęzyczna, spróbujemy coś bardziej polskiego. Opowiem, na co się owo collation składa, co ono definiuje, jakie są jego właściwości. Obejrzymy sobie demo na ten temat. Rozbroimy po prostu na czynniki pierwsze wszystkie takie robliwe, które są zapisane w nazwie collation, albo przynajmniej większość. Następnie zobaczymy największy problem związany z collation, to znaczy collation conflict, kiedy on się pojawia, dlaczego, jak się do niego zabrać, jak go rozwiązać, jak sobie z nim poradzić. W szczególności jednym ze sposobów poradzenia sobie z collation conflict jest jego uniknięcie. Czasami jest to bardzo pracochłonne, no bo trzeba sobie poradzić z istniejącym collation, zamienić go na inne. Zobaczymy, na ile jest to zadanie łatwe, może trudne. Czy każde duże dziecko da sobie radę z nim poradzić, a jeśli nie za bardzo, no to pokażę, jak sobie z tym problemem pomóc. Czego nie będzie, co zawsze było? Nie będzie planu wykonania. Będę starał się, moi koledzy na pewno nadrobią to, będę bardzo starał się nie opowiadać o wydajności, no nie uda się zupełnie w jednym momencie o to zaczepię, ale bardzo będę dbał o to, żebym akurat w odróżnieniu od wszystkich poprzednich sesji, w odróżnieniu od następnych sesji dzisiaj planów zapytania nie pokazywałem, na wszystko, żeby było mniej ciekawe. Poziom sesji no, 300 na pewno. Jeśli chodzi o ostatnie demo, to myślę, że z hakiem. Zobaczymy, ile ten hak, tak jak pamiętam, pewnie z samych swoich. No może nie drugie tyle, ale na pewno jeszcze troszeczkę. Tego kodu troszkę będzie, nie zawsze będzie zupełnie prosty. Ale to gdzie będzie zabiły to tylko dlatego, że po prostu jest nam potrzebne, ale nie wnika to w meritum, tak żebyśmy mogli się tymi kawałkami prześlizgać. To będę robił. Zatem do rzeczy. Czym takim jest collation? Znalazłem fajną definicję. Porządek sortowania, porównywania danych napisowych. Znalazłem również fajne polskie słowo. Alfabetyzacja. Czy to ma coś wspólnego z alfabetem? Czym takim jest alfabet? No jest to zbiór literek i to uporządkowane. Wiadomo, jakie mamy literki w konkretnym alfabecie, wiadomo, która jest po której. Collation oznacza jeszcze troszeczkę więcej, ale jeszcze do samej nazwy. Przyjęło się w żargonie mówić na collation po prostu kolacja. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z wieczornym posiłkiem, oprócz tego, że może być krótka albo długa, co będę pokazywał, nawet spróbuję się podjąć oceny, która kolacja jest lepsza. Będzie jeden momencik taki w demo. Wiadomo, że oprócz tego nie ma nic wspólnego, natomiast przez to, że to się żargonowo na tyle przyjęło i sam tego używam, to od razu po prostu mówię, no bo z całą pewnością przynajmniej parę razy uda mi się przejęzyczyć. Zatem wiemy, że jest to porządek sortowania, czyli określamy, jakie mamy literki,
i w jakiej kolejności. Jakie literki dotyczy tylko oczywiście nie Unicode, dlatego że w Unicode mamy po prostu wszystkie możliwe znaczki, jakie możemy sobie wyobrazić, których normalni ludzie chcieliby używać na tej planecie. Obejrzymy sobie dokładnie to jeszcze. Natomiast dla znaczków typu Werher, Har, Text, czyli tych wąskich, gdzie mamy jedną literkę na jeden byte, ważna jest też strona kodowa. Inaczej oczywiście w konkretnym kolejce są widziane konkretne znaki w tych wąskich typach. Oprócz tego mamy szereg właściwości, które świadczą, raczej mówią o tym, jak czuła na porównywanie będzie konkretna collection. I tak naprawdę tych zestawów, które posiadają te wszystkie własności, jest skończona ilość, którą SQL Server obsługuje, widocznych przez funkcję systemową Referential Collections, a tutaj, jest 2397. Nie zmieniło od czasu SQL-a 2008, w RFA jest tyle samo. Tych collections jest trochę więcej, tylko że nie wszystkie widać, dlatego że Microsoft się to po niektórych wycofuje. Na poziomie servera, w jaki sposób możemy stwierdzić, jakie mamy collection? Mamy coś taką funkcję jak server property, ona zupełnie nieźle teraz już działa. Jest również w tabeli servers systemowej zapisana informacja o collection server. Uwaga, nie bazujemy na tym, bo to się bardzo łatwo pomija, co bynajmniej nie powoduje zmiany collection serwera. O tym jeszcze wspomnę. Na poziomie bazy danych. Na każdym serwerze, który ma określony collection, możemy mieć bazę danych i każda też może mieć swoje własne collection. To jest zapisywane na samej bazie danych, to jest backupowane. Ta własność jest utrzymywana razem z bazą danych. Może być zmieniona, to będzie właśnie na ostatnim demo, nie będzie to oczywiście banalne. Czyli w ten sposób, database property AX, nie database property, bo tam jak raz nie ma jeszcze tej własności collection do odczytania. To była starsza funkcja, z której się zresztą Microsoft wycofuje, zostawia brzydszą nazwą. Będzie trudniej zapamiętać. I oprócz tego, że mamy na poziomie serwera, co narzuca defaultowy collection bus, na poziomie samej bazy danych, co możemy sobie ustawić, również collection na poziomie kolumny. Czyli każda kolumna w każdej tabeli pod warunkiem, że zawiera dane napisowe, czyli typy w okolicach Her, Werher, Werher i tak dalej, może być swoje własne collection. Czyli możemy mieć jedną kolumnę, w której mamy dane ofertowane według collection rosyjskiego, według collection polskiego i jeszcze wielu innych collections. Dobrze, to teraz przyjrzyjmy się tym symbolom collection. Tutaj mamy zdecydowanie przykładowe. Jedna to SQL Polish TP1250 IAS. Co to z grubsza oznacza? Jeżeli widzimy na początek SQL, to pewnie jest to stara baza. Collections, które zaczynają się od tego symbolu SQL, to są stare collections, które były razem ze SQL-em 7.0, które zaczęły zanikać od SQL-a 2000, a Microsoft wysyła do nas groźby karalne, że je w ogóle likwiduje. Już na poziomie analizy services to zrobił, czyli tych collections od SQL się zaczynających nie będzie. One nam zostają razem ze starymi bazami, których rodowód zaczął się od SQL-a 7.0 i później były przenoszone na wyższe wersje SQL Server. Z tymi collections jest związanych parę problemów, należy ich unikać, należy, jeżeli to możliwe, się z nich wycofywać, bo wcześniej czy później i tak staniemy pod ścianą. Także teraz obowiązują Windows Collections zgodne z collection systemu operacyjnego. Tamte są czysto SQL-owe, same SQL Server wie, jaki jest porządek porównywania znaków. I one mają tylko swój język, alfabet i właściwości. Jak je mianowić? Case. Czyli przyrostek CS, case sensitive, oznacza, że kolumna w konkretnym collection będzie odróżniała wielkość liter. Dla niej nie będzie wszystko jedno, czy jest ta literka mała, czy duża. One będą już dla SQL Servera czymś różnym. Akcenty. I uwaga, w języku polskim bynajmniej nie są to polskie ogonki. Niestety. Czyli nie możemy sobie zrobić kolejny case insensitive i później na przykład porównywać
porównywać danych napisanych bez polskich liter z danymi z polskimi literami. Tu trzeba troszeczkę bardziej zawalczyć. Najprostszym rozwiązaniem jest na przykład użycie correlation alberskiego. To się okazuje, że ono właśnie traktuje agonki jak akcenty. Jeżeli zrobimy correlation alberskiej i case insensitive, no to znakomicie już można sobie szukać. Wpisywać dane z agonkami, one się wszystkie zachowują, aż wyszukiwać bez agonków, to świetnie działa. Kolejna rzecz, już dla nas bardzo, bardzo egzotyczna, ale dzisiaj ją sobie dokładnie opiszemy, to jest width. Jest coś takiego jak width sensitive. Czy komuś kiedykolwiek się to przydało? No, bardzo bym się dziwił, gdyby się przydało, dlatego że to dotyczy tego, czy litera jest wąska, czy szeroka. Jest coś takiego, że odróżniamy szerokość litery. Albo jest to połówka, albo jest to pełna szerokość. Co ciekawe, nasze literki w tym rozumieniu mają szerokość połówkową, co dzisiaj zobaczymy, a nie pełną. Natomiast są też literki szerokie. Czyli mamy dwie literki, które obie są małe, ale jedna jest szeroka, a druga jest wąska. Dzisiaj to sobie zobaczymy. To oczywiście nasi przyjaciele z kosmonautów uwielbiają sobie zadawać takie problemy. Oprócz tego kolejny takim problemem jest kana. Kana jest to alfabet japoński. Tak naprawdę. Dotyczy tak naprawdę języka japońskiego. Okazuje się, że w języku japońskim mamy dwa alfabety. Jeden nazywa się hiragana, drugi katakana. I mają dokładnie ten sam zestaw liter, to znaczy dokładnie tyle samo, ale każda jest inna. Teraz sobie obejrzymy. O tak. Tak wygląda alfabet hiragana. Po prawej stronie mamy katakanę. No widać, że hiragana jest odrobinę bardziej zakręcona, ile w ogóle można coś takiego o którymkolwiek z tych alfabetów powiedzieć. No i w związku z tym jest mniej używana. Okazuje się, że znacznie powszechniejsza jest katakana. Będziemy dzisiaj porównywali sobie właśnie takie literki. Zobaczymy, że SQL Server potrafi się zorientować, że czasem to jest to samo, a czasem to jest coś innego. Za chwilę zobaczymy to ten. Oprócz tych własności, o których opowiedziałem, czyli case sensitive, accent sensitive, width sensitive, kana sensitive, bywają też i correlation spinarne. Pytanie w ogóle, w jaki sposób on porównuje dane z SQL Server swoje string. Otóż ma specjalne tablice, za pomocą których wie, który znak jest po którym, pod warunkiem, że nie jest to correlation binarne, bo wtedy ma jedną wielką tablicę, wszystkie znaczki ponumerowane, całe 65 tysięcy znaków unikowych ponumerowane po kolei. I każdy ma oczywiście swój zupełnie, tam z wierzami oczywiście. I porównywane jest po prostu po numeracji takiej, jak leży sobie w tablicy Unicode. Jest to oczywiście porównanie najszybsze, najpewniejsze, najbardziej unikalne, natomiast najmniej jakby się wydawało jest ono dla nas akceptowalne. Za chwileczkę sobie przykład na to zobaczymy. W SQL 2005 pojawiły się correlations BIN 2. One też są binarne. Natomiast to porównywanie używa coś takiego jak code point comparison. Obejrzymy sobie, czym się tak naprawdę różni, a co było warto robić tyle zamieszania. Oprócz tego pojawiają się correlations z przyrostkiem 100, niektóre 110. 90 były, później są 100. One są związane z kompatybilnością z Windows 2008. Ale to też są bardzo drobne rzeczy, tego akurat oglądać nie będziemy. Te wszystkie informacje można odczytać budowaną funkcją collation prepared, tu odsyłam do Bursonem, jest to na tyle nudne, że nie będziemy tego robić w demo. Co jeszcze? Oprócz tego, że wiemy, że collation jest związane z samym serwerem, jest związane z bazą danych, jest związane również z wartościami w konkretnych kolumnach, ale przecież to nie są wszystkie stringi, którymi się posługujemy. W szczególności są to również literały. W kodzie nam się pojawiają jakieś napisy. No i pytanie, jakie one mają collation? Zbiory robocze, czyli zmienne tablicowe i tabele tymczasowe, okazuje się, że one zachowują się różnie. Mało tego, zachowują się różnie w zależności od wersji SQL Servera. To wam tylko opowiem, że w szczególności zmienne tablicowe inaczej zachowują się na SQL 2000, inaczej na SQL 2008, 5 i wyżej. Tabele tymczasowe, one leżą w bazie TMDB i są związane z collation bazy TMDB, czyli faktycznie z collation serwera. Jeżeli ktoś da radę zrobić sobie inne collation bazy TMDB niż collation serwera, czeka na grę.
Obiekty systemowe. Kolej się na aktualnej bazie, jeśli chodzi o case obiektów systemowych. Jeżeli nieprawidłowym case'em się odwołujemy, to już teraz zależy od tego, czy mamy bazę case sensitive, czy bazę case insensitive. I największa pułapka nazwy zmiennych. Czyli jeżeli deklarujemy sobie zmienną w procedurze A duża, a potem odwołujemy się do A małej. Kiedy to będzie działało? Otóż wtedy, kiedy serwer, nie baza, serwer, na którym stoi baza, jest case insensitive. Jeżeli serwer jest case sensitive, baza była case insensitive i miała tak napisane obiekty, to przestanie działać. Jeżeli zrestaurujemy na przykład bazę, która była pisana pod serwerem case insensitive, czyli nie patrzyła na wielkość taków, na serwer case sensitive, no to pierwszą reakcją na wywołanie jakiejkolwiek procedury to jest informacja, że trzeba zadeklarować jakąś zmienną. Ja to oczywiście w środku jest tylko niewłaściwym case'em. Dobra, to teraz odejmiemy się na chwileczkę od slajdów i poglądamy sobie demo z własnościami kolejnych. Przerzucę się do desiaty. Jeszcze mnie słychać? Dziękuję. Będzie naturalne środowisko. Spróbujmy sobie obejrzeć takie demo. Na początek załóżmy sobie bazę, na której będziemy robili wszystkie nasze cody. Collection Properties ją sobie nazwiemy. Udało się założyć, wchodzimy na nią. Na początek zobaczymy, jak się zachowuje case sensitive i czy to jest to samo, co collection binary. Niektórzy to mylą. Tutaj pokażę, że to niekoniecznie jest to samo. Tworzę sobie tabelkę i wrzucam trochę danych. Będzie trochę małych literek A, trochę dużych literek A, gdzieś tam się zapnącze literka O, jeszcze parę literek B, też dużych i małych. Wrzucamy ten set i oglądamy, co mamy ciekawego. Na początek posortujmy to sobie tak, jak naturalnie jest posortowane na serwerze. Serwer jest w collection, już pokazuję jakim. Pełni listę IRS, czyli case insensitive, accent sensitive. Czyli spróbujmy tak jak mamy segwek początkowany. Najpierw mamy literki A, małe, duże, później literkę A, później literki B. Czyli wydawałoby się, że taki naturalny porządek, jakiego byśmy oczekiwali. Jeżeli zrobimy to według collection case sensitive, to zwróćmy uwagę, że on już teraz zauważył, były pomieszane literki A małe i A duże, gdzie nie chcę, prawda? Teraz już teraz to zauważył, literki małe są przed literkami dużymi. Tak wygląda case sensitive. Teraz przyjrzymy się, jak wygląda collection binarne i zapamiętajmy to sobie, żeby przypadkiem czegoś naszemu kochanemu klientowi nie zrobić takiego. Popatrzmy. Mamy najpierw literki duże, prawda? Potem literki małe, czyli B duże jest przed A małe. To jest collection polskie, proszę zwrócić uwagę, co wcale mu nie przeszkadza, żeby literka O, którą już widać, że na przycisku była, wylądowała nam na szarej bulletinie. W związku z tym, collection binarne owszem, do danych, które nie są napisane i zrozumiałymi przez normalnego człowieka. Jeżeli koniecznie chcemy przechowywać jakieś dane, no prawie że binarne i nie podoba nam się tych binary, no to tylko i wyłącznie collation binarne, natomiast absolutnie nie do zwykłych stringów, bo user tego na pewno przynajmniej nie będzie chciał zaakceptować. To pobawmy się teraz tym collation binarnym. Zrobimy sobie taką tabelkę, w której wrzucimy wszystkie znaki Unicode po kolei. Czyli na początek numeruję sobie, żeby było widać po kolei, jak konkretny numer Unicode odpowiada konkretnemu znakowi. To jest bardzo prosty trik. Czyli piszemy CT, za pomocą którego wyznaczamy sobie kolejne 65535 numerków i wstawiamy sobie do naszej tabelki. Już pokazuję gdzie. Sam numerek kolejny, czyli do autonumeratora, NHAR, czyli funkcję, która nam zamienia numerek na jego odpowiadający znak Unicode.
Dobra. Zaglądamy. Niespodzianka. Komu się wydaje, że tutaj widzi coś dziwnego? Proszę? 32. To tak ma być? A czemu? No, popatrzmy tutaj. No, mamy primary key, cluster, index. Co i tak bez odrywania, to gdzie jest moja naturalna kolejność? Oczywiście jej nie ma tak naprawdę. Tej naturalnej kolejności, do naturalnej kolejności nie przywiązujemy się. Nie potrzebujemy super przykładu z fragmentacją cudów Najpierw, żeby pokazać, że nie mamy co liczyć na cluster index, jak nie piszemy odrywania. Od czasu do czasu taki strzał z boku dostaniemy. Dobra. To teraz zrobimy sobie taką zabawę. Porównamy wszystkie znaczki, każdy do każdego, czyli joinuje tabelkę po znakach, które do siebie pasują, tak? Których porównanie da coś takiego samego, ale to są inne ID. Czyli pod różnymi numerkami chcę sprawdzić, czy przypadkiem nie mam dwóch różnych znaków. Czego się spodziewamy? Oczywiście tego, że tutaj nic nie dostanie. To znaczy binarnie, w collation binarnym każdy znak jest od siebie różny. Z tych wszystkich 65 tysięcy znaków je odróżniamy. Oczywiście, że jest różny, bo tutaj wystarczy popatrzeć, że dodałem unique constraint. To by mi się w ogóle nie udało zainsertować. Także jakbym tutaj dostał coś, to już trzeba by było się przyjrzeć przez moim SQL-em, na pewno wszystko w porządku. To teraz pobawmy się inaczej. Powiedzmy, wszystko sensitive mówimy. Klauzula collate zmienia mi w locie collation, czyli to jest takie mapowanie na inne collation, jak się uda. Czyli teraz, znak na znak mapuję. Dużo będę miał rekordów? Mówię wszystko sensitive. Żeby jak najmniej tych matchów dostać. Dużo tego będę miał? Jak myślicie? Kto myśli, że tak? Nie słyszę? A szkoda? Dobra. Zapuszczam. 3 sekundy. Wytrzymam do 10. Bo za chwilę nie będzie co zbierać ani ze SQL Server, ani z Management Studio, ani z PowerPointa. Popatrzcie. To już jest 1,5 miliona znaków. Ćwiczyłem w domu, nie doczekałem się. Tych znaków, które są rozpoznawane jako takie same, w każdym collation niebinarnym jest mnóstwo. Znaków, które są nieodróżnialne dla tych wszystkich collation, które są coś tam sensitive. Nawet jak są wszystko sensitive, to tych znaków, które są binarnie różne, a porównywanie w takich normalnych collations równe, jest... Powstrzymam się od jakichś tam brzydszych słów. Znacznie dużo. Dobra. To teraz następna zabawa. Czym się różni bin od binta? Robimy zabawę polegającą na tym, że ponumerujemy sobie wiersze w kolejności według collation publish bin, czyli takim jak sobie wstawiliśmy, i według publish bin 2, czyli tym nowym lepszym. Zobaczymy, czy lepszy. Na początek taki selekcik. Tu jest numeracja według publish bin. Widać, że to nasza 32 to była jakaś czarna owca. Tutaj już widać, że chyba jest lepiej. To teraz dokładnie. Obyśmy sobie to wszystko, co nam się rozjechało. Czyli to, co jest, co numer, gdy numerek według publish bin się nie zgadza według publish bin 2. I co się okazuje? Pierwsze 32 znaki, może do grida, o. Pierwsze 32 znaki, jak sobie opiszemy, to są złe. Widać, że nam się rozjeżdża. Znak numer 32. To jest to miejsce, w którym się coś dziwnego zaczęło, a dalej już jest wszystko fajnie. Czyli tak naprawdę tylko ten jeden znaczek w całym Unicode różni collation bin od collation bin 2. A weźcie, ile jest collation bin i bin 2? Ile się Microsoft napracował, żeby tych różnych collation założyć dla jednego znaku? Dobra. To teraz sobie obejrzymy troszeczkę tych własności, których normalnie nie oglądamy i nic dziwnego. Obejrzmy sobie znaczek katakana U, duże. On występuje pod dwoma kodami Unicode. Czyli ja joinuję tą tabelkę, raczej cross-joinuję iloczyn kartezjański, tylko raz wybieram jeden znaczek, raz drugi. Przyjrzyjmy się temu, co dostałem. Tym razem przyda mi się nawet zoomit. Jak dam radę go zoomić, dam. O, popatrzmy. Czym one się różnią? Szerokością, właśnie.
One nie różnią się ani case'em, ani akcentem. One różnią się właśnie szeregarstwo. Kanał też się akurat nie różnią, no bo to wiele, że to jest z tej samej paragrafii znaczek. Obejrzmy sobie inny znaczek. Bardziej nam znajomy. Ops. I tak jak u. Ta nasza to jest połówkowej szerokości. Ta jest szerokości pewnej. Jeżeli porównamy te dwie literki ze sobą, one mają taki sam case i to są te same literki, tylko mają różną szerokość. My tego nie odróżniamy ani sobie, nie dość, że zorganizowali dwa alfabety, nie dość, że tych dotknę alfabetów. Napchali całą masę znaczków, nie dość, że odróżnienie bez okularów wymaga prawa przynajmniej, to jeszcze odróżniają, czy są wąskie, czy szerokie. Polska język, trudna język, a pomyślcie jaka japońska. Dobra, obejrzmy sobie, czy jakie porównamy przez pełnić CSAS, czyli po samym case'ie. Czy je znajdziemy? No muszą pasować do siebie case'em, tak? Żeby wyleciał. No i raczej musiałyby nie pasować case'em, żeby się nie pokazały, tak? No bo oczekujesz, że jakbym case przyłożył tutaj, case sensitive, no to mi odfiltruje. Oczywiście nie odfiltruje. Kana nie odfiltrowuje. Teraz uwaga, jak kolejne jest zbudowane. Te dwa pierwsze znaczki są zawsze. Case sensitive i accent sensitive, a kana i width się pojawiają, jeżeli są sensitive. Nie ma KI czy WI. Nie ma czegoś takiego. To się pojawia, kiedy jest sensitive. Jeżeli oba mają się pojawić, no to jest najpierw kana, a potem width. Czyli porównujemy według kana. Oczywiście one się nie różnią. Według width oczywiście się różnią, czyli nam się odfiltrowały, dlatego że ten znaczek z dokładnością do width jest różny od tego znaczka z dokładnością do width. To teraz obejrzyjmy sobie kana. Zakładam sobie taki odjechany widoczek, który będzie nam pokazywał literkę A japońską w czterech odmianach. W dwóch odmianach z alfabetu hiragana i w dwóch odmianach z alfabetu katakana. Obejrzyjmy sobie na początek porównanie no prawie każdego do każdego, to nie są wszyscy, ale porównuję bardzo różne kolumny tutaj, tak jak widać, prawda? Tu jest hiragana small, hiragana big, tak już rozumiemy to kolorowanie, tak? Katakana half width, katakana full width. Różne te porównania, żadne mi nie odfiltrowało rekordów, cały czas widzę sobie, cały czas widzę nasz rekord, tak? Ładne? To jest literka A japońska z alfabetu katakana, to jest hiragana. To da radę sobie zanotować. Dobra. To teraz porównajmy sobie według width. Według width do siebie pasują. Tak, porównujemy hiragana i katakana. Literka hiragana i katakana. Mimo, że wymusiłem konkretne width, to cały czas to jest ta sama literka. To jest to samo, co to. Zapamiętuj. Jeżeli porównamy według width, czy coś co jest half width i full width, to oczywiście nam pasować nie będzie. Tutaj już widzimy, bo ja porównałem hiraganę z kataganą half width, to co musi oznaczać, jeżeli odfiltrowałem, że ten znaczek hiragana S jest jaki? Pełnej szerokości czy połówkowej? Pełnej, bardzo dobrze. To moje do pełnej? Ups, sorry. Okej. Tutaj porównajmy sobie połówkową szerokość. Dobra. To teraz popatrzmy sobie porównanie według kana, tak? Czyli porównuję coś z alfabetu katakana z czymś z alfabetu hiragana. Oczywiście nie dostaję, no bo wymuszam, tak? Kana sensitive. Z różnych alfabetów jeszcze porównanie. Jeżeli nie wymuszamy kana, albo jest zgodne, no to jest wszystko w porządku. No i ostatnia zagadka. Ja wyświetlę sobie tutaj. Interesują mnie konkretnie ten znaczek i ten znaczek. Zadanie do domu dla tych, kto chce sprawdzić, czym się one różnią. Mogą się różnić albo kana, albo width, albo case, albo accent. Do sprawdzenia. Co? Tyle jeśli chodzi o własności Polation. Czyli nie dajcie sobie wcisnąć
że ten width sensitive to oznacza długość stringu, jaki spas jest tyłu, więc no tego typu historię słyszałem. Już dokładnie wiemy, co to znaczy width. I Kana też wiemy, co to znaczy. Lecimy dalej. Nie, jeszcze nie. Tu. Collation Conflict. Za chwilę będzie kolejny demo, za chwilę jeszcze jeden. O co chodzi z Collation Conflict? W momencie, kiedy porównujemy dwa znaki z różnych alfabetów, to tak jakbyśmy porównywali dwa różne systemy walutowe. One do siebie nie mają prawa pasować. Porównywanie jednego z drugim, sortowanie jednocześnie jednego i drugiego nie ma sensu. W związku z tym próby porównywania wykonywane w zapytaniach w SQL serwerze oczywiście będą nam odpowiadały błędem, który za chwilę wyjdzie. Ten błąd nie zawsze jest oczekiwany. Zazwyczaj jest dla nas problemem. Jest to właśnie związane z tym, że mieliśmy kiedyś to stare długie collation, albo mieliśmy collation case sensitive, przenieśliśmy się na case insensitive i wszystkie takie porównania, które nam się zdarzą, będą nam przeszkadzać. Tych porównań, wbrew pozorom, okazuje się, że dosyć sporo. I za chwileczkę zobaczymy sobie case, kiedy się to zdarza i zobaczymy, jak sobie z tym radzić. Ad hoc jest w sposób bardziej pewny, natomiast dużo trudniejszy. Weźmy sobie kolejne demo. Może nie tak. Pozdrawiam. Collation Conflict. O. Pan studio potrafi mi zrobić taki faktik. Ale mam nadzieję, że sobie. Ha! Dam radę. Nie. Ba. Dobra, inaczej. Równo. Metodą siłową. O, jest taki. Zaglądamy jeszcze raz na sekret prospekty, mamy collation provisionary IIS. Zakładamy sobie bazę, bo możemy, innym collation. Nikt nam nie powiedział, dziecko nie rób tej głupoty, więc my to zrobimy. Mamy bazę w długim collation. O, przepraszam, jeszcze nie, dopiero odrypnęliśmy, jeśli była, to ja będzie nie mówię. Teraz to już mam. Czyli dopisujemy kolej. Ta klauzula kolei będzie nam się w różnych fajnych miejscach pojawiała. Za chwilę będziemy ją odchok używali przy zapytaniach, również przy definicji kolumn, również przy założeniu bazy. Będę ćwiczył na wartości, która jest moim loginem, ze względu na to, że mój login domenowy nie za bardzo mi się podoba, pozwolę sobie wskoczyć do logina SA. Jestem zalogowany w trybie domenowym, ale jako, że nie za bardzo mam ochotę się nim chwalić, bo jest bardzo mocno korporacyjny, to będziemy działali na loginie SQL. Zakładamy sobie stałą tabelę w bazie o collation SQL Power HTTP 1250 CIRS, czyli spodziewamy się, że ta kolumna też będzie miała takie collection. I wrzucamy do niej wartość, którą nam zwraca funkcja systemowa SUserName. Spodziewamy się SA. Może sobie podejrzymy jeszcze na szybciutko. Login. Widać, że moja baza jest case insensitive, bo już sobie pozwoliłem na draństwo, które przeszło, aby nie przeszło, gdyby była collection case sensitive. A proszę, udaje się. Jest tak. Dobra, to teraz tak, pamiętamy. Server ma inne collation, baza ma inne collation. Będziemy próbowali porównywać naszą tabelkę, gdzie żeśmy sobie notowali swój log. To bardzo często się robi w jakichś logach, nie logach, również tego typu historie. Z tabelą systemową SysDM Accessions. Zobaczmy, czy to nam się uda. O! I to jest ten błąd, który spędza z powiek wszystkim tym, którym się kiedyś zdarzyło nieszczęście z koleśni. No stwierdza, nie dam rady tego porównać, bo to są dwa różne systemy walutowe. Tak naprawdę on by to zupełnie dobrze porównał, ale jeżeli widzi, że mu się string do stringa nie podoba, no to robi histerię i jesteśmy w nieciekawej sytuacji. Jak możemy sobie z tym radzić? W tym szczególnym przypadku bardzo prosto, ze względu na to, że oczywiście to są dane dynamiczne i nie dotyczą nas żadnej indeksy i żadna wydajność, a to jest to ten moment, kiedy mówię wydajność, a potem będę starał się tego nie mówić, piszemy sobie klauzulę collate, która nam obmapuje naszą daną systemową, tak żeby pasowała do naszej bazy. Mógłbym tu napisać collate i nazwę collation, ale jeżeli kiedykolwiek dam radę zmienić to collation, to mogę zrobić sprytniej. Mamy taki fajny trik, piszemy collate database default, to znaczy takie collation, jakie masz aktualnie na swojej bazie. Oczywiście doskonale już mi się wszystko porównuje. To
teraz pobawmy się tabelami tymczasowymi. Zakładam sobie tabelkę bardzo podobną, z defaultem oczywiście na dokładnie to samo. Hops, i się założę. Wkładam sobie default value, bardzo prosta sprawa. I porównuję się z DMX Sessions, a już mi się udaje. Dopiero co zrobiłem coś prawie że identycznego i nie działało. Dlaczego teraz działa? Właśnie, bo jest w tym DB, a ten DB ma collation taki jak collation servera. W normalnym przypadku, jeżeli nie walczymy z uporem godnym we wszystkie. Tak, czyli nam to świetnie tutaj działa. Natomiast możemy się spodziewać, że wszystkie porównania z tym, co mamy w środku naszej bazy, za chwilę nam się będą sypać. Także tym razem nam się szczęśliwie udało, choć nie powinno, ale to, co byśmy oczekiwali, że się będzie udawać, będzie się sypało. Czyli na przykład wpadamy na taki pomysł. Dopiero co nam w WSS-ie było takie pytanie. Mam moją tabelkę stałą, mam tymczasowo, wrzucam coś tam, robię union i brzdęk. To jest inny błąd niż ten, co widzieliśmy wcześniej. A mówi, nie dam rady w jednej kolumnie pisać dwóch rzeczy, które mają różne collation. O, i rób coś. Czyli to mam kolejny błąd typu collation conflict, to nie jest taki sam jak ten wcześniej. Czyli tutaj też nas to potrafi uderzyć. Tak jakbyśmy napisali order by'a, to już byłby w totalnej kropce, ale i bez order by'a się to daje. Dobra. To teraz zróbmy troszeczkę inaczej. Założyliśmy tą tabelkę na pierwotę palcami i wyłożyliśmy jakieś dane. To teraz załóżmy ją przez select input. Tu się okazuje, że mamy już zupełnie coś innego. Tamto nam się udawało, a to nie. Mamy błąd. Dlaczego? Dlatego, że select input przenosi ten wzorcet, jaki się stworzył czy stworzył na naszej lokalnej bazie danych. I dlatego przyniosło nam fajnie kolejność. Jak sobie radzić w przypadku tabel tymczasowych zakładanych na piechotę? Nie namawiam bynajmniej do select input, żeby to ma niby pomagać. Dopisujemy tutaj oczywiście collate database default w tym miejscu. Collate. O tak. To już tam załatwia. Dobra. To teraz następna zagadka. Pamiętamy, że literały z grubsza, to co wyliczamy dynamicznie, z grubsza ma collation bazy. Nasza jedna tabelka tymczasowa została stworzona z jednym collation, druga z drugim collation. I uwaga. Które zapytanie z tych dwóch, które widzimy na załączonym obrazku, zwróci nam konflikt? A. Pierwsze, B. Drugie, C. Oba, D. Żadne. Macie Państwo do wyboru? Drugie. A. Drugie. Dobra. To mówi, że A. Ręka do góry. A zwróci konflikt. To mówi, że B. Dobra. Kto mówi, że C? Dobra. A kto mówi, że D? Dobra, kto się wstrzymał? Wszyscy inni nie brali udziału w głosowaniu. Otóż prawidłową odpowiedzią jest... To już połowa osób, które głosowały, też czuli, czy nie do końca udało. Czyli pierwsze zapytanie nie zwraca nam collection conflict, drugie zapytanie nie zwracam nam collation conflict. Rozejrzał się, zawalczył, powiedział, dam radę. Ja wymyślę, jakie jest dobre collation. Mimo, że tak naprawdę powinien go na nim wymuszać całą koncepcję wymyślenia collation pierwszy zalcet. To typy wymyśla pierwszy zalcet. Nazwijmy wymyśla pierwszy zalcet z juniora, prawda? A tutaj okazało się, że a, zawalczę dla ciebie. Dałem radę. Także tutaj też trzeba uważać, że od czasu do czasu SQL-sa, który może spróbować nam pomóc. Zmiana tablicowa, czyli dokładnie to samo ćwiczenie, które robiliśmy z tabelą haszową. Wysypuje nam się, to znaczy stworzyła się z collation bazy. I tutaj uwaga, jakbyśmy się przełączyli na SQL-a 2000, to by było dokładnie odwrotnie, bo akurat byłaby collation ten temat, tak samo jak tymczasowy. Także trzeba uważać, bazy na SQL-u 2000 są dużo bardziej czułe na collation conflict. Właśnie ze względu na te zmienne tablicowe. Dobra. I na koniec mamy ciekawostkę, już nie związaną bezpośrednio z collation conflict, tylko na zestaw. Pokażemy sobie, dlaczego długiej kolacji nie należy stosować. Kolacje krótkie są lepsze. Już pominąwszy oczywiście względy dietetyczne. Uwaga, zakładamy sobie, jawnie piszę, z długą collation, żeby było widać, chociaż i tak by to było, no bo w końcu bazę mamy w takim collation. Wrzucamy sobie takie dane. A z myślnikiem i A. I uwaga.
Kolejności proponuję następujące. 1, 2, 3, tak jak widzimy. Identity się będzie wstawiało w takiej kolejności, jak wstawiałem, prawda? Czy może 3, 1, 2, czy może 3, 2, 1, czy może 3, 1, 2. W jakim kroku? 3, 2, 1. Dobra. Kto myśli, że A? No, czujecie, przez skurierze, że to was próbuje robić. Kto myśli, że B? No, kolega Maciej myśli, że B. Kto myśli, że C? Czyli 2, 3, 1. Czyli samo A na końcu. Nikt tak nie myśli. A D? Czy 3, 1, 2? Też nikt tak nie myśli. No i niestety nikt nie wygrał w Czukocki do zębu. Uwaga! A kuku? 2, 3, 1. C jest odpowiedzią prawidłową. Fajnie, nie? Fajnie nam ta stara kolacja sortuje te myślniki. W którymś momencie mieliśmy z tym duży problem na kątach, które kolejne analityki były oddzielane myślnikami i w końcu przyszło zarządzenie. Nie wolno używać myślników do oddzielania analityka. Stopnie przyszło nowe kolejne i okazało się być karnackie. Czyli tutaj mamy brzydko, co widać, tak? Najpierw A z myślnikiem, potem z myślnikiem i czymś jeszcze, a na końcu A bez myślnika. Zamieniamy na jedynie słuszną relację, czyli krótką, a wstrzymliwą. Już mamy z powrotem fajnie. Tak jakbyśmy się spodziewali, tak? Ale pozbywamy się bazy i na tym kończymy. Proszę tak. Ops. Zostało nam już tylko demo ostatnie. Ono nam potrwa dłuższy czas. Będę starał się dokładnie opowiadać, co się dzieje. Otóż podejmiemy się karkołomnego zadania zmiany collation na żywej bazie, która sobie normalnie funkcjonuje. Czyli dostaliśmy starą, paskudną bazę w brzydkiej, długiej kolacji. Widzieliśmy, jakiej brzydkiej. Na nowy serwer, który i chcemy, żeby był zgodny z analysis services, i chcemy, żeby normalnie sortował myślniki, i chcemy, niektórzy twierdzą, że te collation nie jest szybsze. Mu się nie udało zaobserwować, żeby szybsze było krótkie collation od długiego. Może tak. Niektórzy wierzą, że tak jest. No ale wszystkich innych powodów jest wystarczająco dużo, żeby zechcieć jednak mieć tak krótkie collation w miejsce długiego. I teraz obejrzymy sobie, jak tej karkołomnej sztuczki dokonać. Jak to się robi? No wiadomo, piszemy alter database collating nazwa nowej collation i wszystko z głowy. A okazuje się, że bynajmniej nie. Że to nie tak prosto, trzeba będzie na początek trochę rzeczy usunąć. Otóż trzeba usunąć przecieki, wszystkie, niezależnie od tego, czy są stringowe, czy nie. Wszystkie kolumny wyliczane, niezależnie od tego, czy są stringowe, czy nie, chociaż to bez sensu. Powinno się czepiać tylko stringowe. I niektóre obiekty proceduralne. Przede wszystkim funkcje tablicowe, przede wszystkim funkcje skalarne. Od czasu do czasu widoki, które są w schema binding i gdzieś mają zacharakteryzowane litery. To wszystko jest zależne od collation, dopóki tego nie sprzątniemy serwerowi, sprzed oczu nie pozwoli nam zmienić collation. Jak sprzątniemy, to pozwoli. Tyle tylko, że to jest dopiero ta połowa roboty i to ta zdecydowanie mniejsza. Oczywiście. Bo później oczywiście będziemy musieli jeszcze to wszystko ponaprawić. Ta większa połowa natomiast to są te nieszczęsne wszystkie kolumny, które nam zostały. Okazuje się, że zmiana collation bazy bynajmniej nie zmienia collation istniejących kolumn. To tu nas czeka ciężka fizyczna robota. Jak ciężka, to za chwilę obejrzymy to na demo. Oczywiście w momencie, kiedy nam się już to wszystko uda zrobić, będziemy musieli odbudować wszystko, co żeśmy poruszyli. I to powinno nam zająć kolejne kolejne pół godziny. Przechodzimy do demo. Może tak. To jest skrypt, którego normalnie używam produkcyjnie do zmiany collation na bazie danych. Od czasu do czasu go poprawiam, żeby jeszcze parę innych feature'ów supportował, bo nie wszystkie supportuję, za chwilę opowiem jakie są. Zadanie jest następujące. Ja za chwilę odtworzę bazę. Gdzieś tutaj mam. Mam backup bazy. Baza się nazywa Recollate. Mam nadzieję, że mi się to uda. Teraz zobaczymy, jak mi idzie. Chyba całkiem nieźle. To jest nasza stara softlabowa baza. Czy taka, jaka była normalnie używana do produkcji.
Ona jest pusta z jednej strony, z drugiej strony ma dosyć sporo obiektów, za chwileczkę pokażę. Oczywiście to i tak jest maleństwo w porównaniu z tym, co jest na dzień obecny, ale żebyśmy tutaj doczekali w sensownym czasie, to warto wybrać bazę trochę mniejszą. Za chwileczkę ją z grubsza pokażę, to tak. Już to robię. Taki fajny skrypt testujący, który nam uświadomi, ile obiektów różnego typu w tej bazie mamy. Tutaj już mamy wynik. Ja go pozwolę sobie odczytać i zacytować. Czyli według typu sortujemy. A w szczególności w bazie mamy 5000 procedur. Tak jak widzisz, tak, tabelek mamy zaledwie 1111, taka równookręgła liczba kolumn. Tyle. Znaczy, wszystkiego, co zwraca się z kolumn, czyli wszystkich kolumn i wszystkich parametrów procedur. I wartości zwracanej funkcji skalarnej. 63761, dokładnie tyle samo, co napisane. Baza jest collection, długi. Chcemy mieć na koniec całej zabawy w collection, krótki. Czyli tutaj, czyli oczekujemy, że po całej zabawie te wszystkie wyniki będą takie same, oprócz tego ostatniego, który nam pokaże prawdziwe ile jest. Zanim ja pozwolę sobie w tej chwili ten skrypt puścić, będę opowiadał, pod jakimi warunkami on powinien przejść. Ja go w tej chwili puszczam. On powinien skrypt przejść przez minutę i 10 sekund, a ja będę opowiadał, kiedy on się na pewno nie uda. A on sobie tymczasem dojdzie, zobaczymy, czy mamy wynik, a później zwolniamy i tak wszystko. Już opowiadam. Skrypt zakłada, że zamieniamy collation takie na collation takie. To się w paru miejscach zakodowane jest w skrypcie, można sobie łatwo zrealizować, jak nawet napisane jest. Wszystkie obiekty są w schemacie DBO. Nie bawiłem się w inne schematy, bo to nie był nasz case. To jest łatwe do przerobienia, gdyby mi się nie chciało. Bardzo ważna rzecz. Baza konsystentna na starym serwerze. Co to oznacza? Jeżeli miałem bazę w zgodnym collation ze starym serwerem, oczekuję, że wszystkie obiekty, które odświeżę, to mi się działają. Wyobraźmy sobie, że robimy widok i wymieniamy kolumny tabeli, a później dropimy jedną kolumnę tabeli. Ten widok już jest niekonsystentny, jeżeli spróbujemy cokolwiek z niego selektować, to nam się wysypuje. Jeżeli byśmy go spróbowali odświeżyć, też nam się to wysypuje. Jeżeli będziemy mieli takie obiekty do zmian, nie uda nam się to po prostu. Dlatego, że ja te obiekty będę musiał w którymś momencie dropnąć, potem będę chciał odświeżyć. Kolejna rzecz, nie są za bardzo zakręcone, to znaczy tych zależności nie ma jakoś bardzo dużo i nie używamy jakichś super feature'ów typu na przykład warys na indeksach. To było robione dla baz starych, to też jest baza stara w compatibility level 80, czyli zgodna ze SQL-em 2000. Dobra, szło nam minutę 9 sekund, także mamy nawet sekundę względem planu lepiej. Zaglądamy na nasz test, czy nam się zrobiło lepiej. Wchodzimy na tę samą bazę. Mamy dokładnie ten sam wynik. Tutaj patrzymy na ilość kolumn, czy jakieś nie zgubiłem. Nie zgubiłem, patrzymy na collation. Dobra, działa. No to teraz obejrzmy jak. Żeby to obejrzeć, to musimy oczywiście wrócić do punktu wyjścia. Restaurujemy ją jeszcze raz, wypiąc oczywiście wszystkie koneczyny. To jest patent na pozbycie się bazy. Najpierw ją przestawiamy z offline, z rollback immediate. To nam zrywa pięknie wszystkie połączenia, nie martwimy się, a nie. Wtedy już sobie spokojnie restaurujemy. Dobra, właśnie to się dzieje. Restaurowanie trwa szybciej niż zmiana collection, ale na pewno ta metoda jest dużo szybsza niż przerzucanie wszystkiego DTS-a. I oczywiście wszystkie te same ograniczenia, które wymienimy, dokładność tego schematu, będą działały. Dobra, mamy zrestaurowaną bazę. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Będziemy ćwiczyli po kolei, co się dzieje. Jeszcze tylko się upewnijmy, że to rzeczywiście tak jest. Ja się przełączam, reconnectnął mi się. Mamy, z powrotem jesteśmy na długim, brzydkim kolesie i próbujemy teraz sobie poradzić. Jak to teraz wygląda? SPHMDB to była tylko informacja. Zaglądamy, jakie mamy kolesie w bazie. Jakie mamy kolumny w różnym kolesie. Widać, że większość kolumn mamy w Polish CIS, trochę mamy w Polish BIM, ja celowe je zostawimy. One takie były. I oprócz tego jest trochę kolumn systemowych, które mają zaharkodowane collation, zawsze takie samo na wszystkich bazach. Także nie przejmujcie się, że coś takiego widzicie, to nie są wasze kolumny, to są kolumny systemowe. Na 2000 byście ich nie zobaczyli, a 2005 jak najbardziej tak. Co ten był oznaczał? Słucham?
Oznaczał kolumny, które mają dane niestringowe. Wszystko, co nie ma nic wspólnego z collation, czyli many, numeric i tak dalej, i tak dalej. A tego trochę jest, oczywiście. Dobra. Pierwszy czek, bardzo ważny, nic nie jest zaenkryptowane. Będę musiał obiekty skryptować i odtwarzać. A wiadomo, jak są zaenkryptowane, to leży kwicza, nic nie zrobię. Nie mam nic takiego. Jakbym miał, to w ogóle nawet nie próbuję. Czyli strzelam sobie w głowę o takim rejestrze. To powoduje skuteczne zabicie zawodnika, no bo to jest severity 25, czyli powyżej 19 zrywa nam connection, nic dalej nie pójdzie. Nie ma co nawet szpiegować, na pewno się nam ta zabawa nie uda. No to zabieramy się do roboty. Na początek pozbywamy się wszystkiego, bo może jeszcze udowodnię, że to co robię ma jakiś wielki sens. To znaczy spróbuję bazę przekolacjonować już teraz, żeby pokazać, że to się nie uda. W pierwszej kolejności to się nie uda, dlatego że zmiana collation wymaga pojedynczego połączenia na bazie. Nie można tego zrobić, kiedy są inne połączenia. Ja w tej chwili wiszę do timeouta, do log timeouta, gdzie próbuję postawić exclusive lock na bazie. To mi się nie uda. No i właśnie dostałem informację. Nie dam rady zablokować tej bazy w tej chwili na swoją. Na swoje połączenie nie dam rady zrobić tego atrybutu. No to ja sobie to wymuszę. W tajnym trikiem, który przed chwilą widzieliście, to wyjąłem, tak? Czyli przestawiłem ją od single user, a wszystkich innych wydzielałem. Dobra. Próbujemy teraz. A już się zabrał do roboty i bardzo szybko zaliczył. Podglądam, co widzimy na załączony orkestr. Tutaj napisane bardzo dużo czerwona i tak nie wszystko. Jak sobie skoczymy na dół, to dobrze 700 linii błędów. Widać, że na siłę to nie pójdzie. Będziemy musieli sposobem. No to jedziemy z tym sposobem. Na początek musimy się pozbyć czeków. Już sobie założyłem tą tabelkę. Powrzucam sobie teraz definicję czeków. Raps, przepraszam. Chyba psują. Z oczywistego względu, że próbuję przekolacjonować bazę master. Oczywiście tutaj działałem za tej database, więc szczęśliwie już wszystko działa. Dobra. Wracamy do poprzedniej twarzy. Tabelkę na zeskryptowane czeki. Zdziwiłem się, że mam ich tak mało. O, tu ich trochę mam. Popatrz. Tu są te czeki i ich definicje. Widać, że dotyczy to również kolumn, które ewidentnie nie są stringowe. A ja przecież tutaj napisałem, założyli taką fajną kolumnę. Use this database collation. Ja naprawdę chciałem wziąć tylko te, które trzeba. A to się i tak muszę wziąć wszystko. Trudno. Udało mi się to w końcu wrzucić, czy nie? Nie. No to też. Ach, jak mi się nie udało, to by nie było fajnie. Dobra. Kolumny wyliczamy. Następny nasz problem. SQL 2005 daje nam taki fajny widok z computed columns. Też mam. Wprawdzie tylko 3. Też nie wszystkie stringowe wrzucam je sobie. Teraz będzie wyzwanie. Obiekty proceduralne, które używają collation. To jest zdecydowana większość tego, co widzieliśmy dopiero co na czerwono. To są nasze funkcje. Na 2000 to się trzeba było ciężko narzeźbić systemem. Teraz mamy takie coś fajnego z SQL module, gdzie w jednym polu mamy całą definicję obiektu. Super rzecz. Bierzemy. I tu się przydaje wreszcie ta kolumna uses database collection. Ona naprawdę działa. Wybiera tylko to, co trzeba. Zabieram proceduralne obiekty. A, tam może stworzmy im tabelkę. Zabieram. Dobra. To jest tak. Wszystko to sobie zeskryptowałem, teraz ten cały bałagan robię. I masz collection zmienić. Dać zmienić. Zobaczymy, co stanie. Dropienie czeków. To dosyć prosto. Ja zalecę po tych czekach, które zeskryptowałem i dropię wszystkie jak leci. Alter table drop constraint. Każde duże dziecko powinno dać radę. Hops. A tutaj po kolei powymienione to wszystko, prawda? O, możemy sobie poczytać. Nie ma czeków. Kolumny wyliczane. Podobna skala trudności. Ciach. Obiekty proceduralne. A o tu może nie zawsze się udać. Jak one będą ze skima binding, jak ktoś uwierzy, że to jest jedynie słuszna droga partii, to może być niezłą jazdę. No ja wtedy jeszcze nie uwierzyłem, dzięki czemu mi się to zupełnie fajnie udało. Wszystkie funkcje wydrapiono. Nie ma niczego, co uses database collation. No i ważne. Pozbywamy się tego. Mamy jeszcze stare collation. Najpierw single user na wszelki wypadek i tak jest, ale jeszcze na wszelki wypadek. Jakby ktoś mi dał radę z boku.
I teraz próbujemy oczywiście zamienić collection na jedynie słuszne. SQLM dynamiczne, no bo już nie chciałem tego w hardcodowywać, gdyby na miejscu. Po zapisniku user walczy. Trzymam kciuki. Daj radę. Proszę. Dobra. Sprawdzamy, czy na pewno. Pewnie. Dobra. To jest właśnie ta mniejsza połowa. Obejrzmy na ile mniejsza. Spójrzmy sobie multi user. Wszystko inne powinno nam się udawać. Teraz popatrzmy, co ja tutaj sobie selektuję. Odkomentowuję to, żeby było widać. Obejrzmy sobie wszystkie syscolumns, jakie mają collection. Grupując. Nowych mam zaledwie 27. Wszystkie takie, jakie były, to wszystkie userskie, to jest jeszcze ciężka fizyczna robota przede mną do naprawienia. A ja będę z tym bardzo. To, co mamy za darmo, zobaczcie, to jest to. To widać, że to wszystko nie jest moje darmo. Wszystko systemowe. Tutaj on dał radę za mnie. Całe 11 sekund walczy. To teraz ja. Zobaczmy, co nam zostało. Po typie obiektów. Gdzie nam się szpędzają jeszcze kolumny z obcym collation. W tabelach systemowych już nie. Inline functions, tak? Czyli user tables. To oczywiście tak, to są te moje kolumny, z którymi jeszcze będą się walczyć. I views oczywiście tak. Prawdopodobnie to są wszystko mapowanki obiektów tabel. Czyli na początek do tabel, a potem zobaczymy, co się da z całą listą zrobić. Dobra. Co musimy teraz zrobić? Alter table, alter column. Konkretna kolumna. Taki typ, jaki był, takie nullability, jakie było. I oczywiście collate. Nasza nowa, lepsza kolumna. Tak? Żeby to się udało w ogóle robić, to muszę się pozbyć wszystkiego, co na tych kolumnach wisi. Co wisi na kolumnach? Klucze obce, klucze unikalne, klucze główne, indeksy. Kiedyś jeszcze defaulty przeszkadzały, już nie przeszkadzają i Bogu dzięki. Dobra. To teraz dwie fajne funkcje pomocnicze. Nie będziemy tłumaczyli sobie, co one oznaczają, żeby nam się poziom sesji przez admin nie powiększał. One będą nam potrzebne do tego, żeby zeskryptować klucze obce. A konkretnie zaraz pokażę, co. Tutaj będziemy zbierali sobie nasze klucze obce, które będziemy później odbudowywać. Składamy to. Teraz pokażę, co tam jest. Hops. I pokażę, po co mi były te funkcje. Mam zapisany konkretny klucz obcy. Na jakiej tabelce leży, na jaką wskazuje, jakie ma akcje referencyjne i to jest to właśnie. Jakie ma swoje kolumny, czyli na kolumny klucza obcego, na kolumny klucza głównego. Jak widać, czasami mamy klucza obcy po więcej niż jednym polu, żeby nie było banalnie, a czasami jeszcze po wielu więcej. Mamy zeskryptowane, jeszcze spokojnie dam radę je odtworzyć takie, jakie sobie zeskryptowałem. Chyba. Indeksy. Rozumiejąc przez to, indeksy zakładają create index, jak i również klucze unikalne, jak i klucze główne, no bo to wszystko zakłada indeksy, więc mogę na podstawie tej definicji sobie to wszystko zobaczyć. Tutaj podobne dwie funkcje pomocnicze, które mi będą skryptowały. Po pierwsze kolumny klucza indeksu, po drugie kolumny niekluczowe, czyli te, które będziemy mieli w nim klucz, to też zaportuje. Dobra, wrzucamy ten cały bałagan. No tutaj trzeba było troszeczkę narzędzić. Nie będziemy się w to wdawać, bo ważnym jest końcowy efekt, czyli mam zapisany indeks, na jakiej tabelce, czy jest klastrowany, czy jest unikalny, czy jest klucz główny unikalny, jakie ma kolumny, jakie ma klucz. Jakiego małego nie zapisałem? Jak ktoś ma silną wolę, zapraszam do tego. No to co? Wyrzucamy. Mamy zeskryptowane, wyrzucamy. Klucze obce. Siadło. Poszły. Klucze główne i unikalne. Alter table, drop constraint oczywiście. Siadł. No on tutaj trochę musi walczyć od czasu do czasu, mu drapie cluster indeksy, musi ciężko przebudowywać. Na szczęście baza nie ma dużo danych, tak, dużo obiektów. No i inne indeksy oczywiście, drop indeks. No, pozamiatam. A wreszcie możemy alterować kolumny. Zakładamy sobie oczywiście tabelkę pomocniczą, w której będziemy przechowywali te kolumny i lecimy.
wybieramy tylko te kolumny, to jest bardzo ważne, które miały collation i miały to collation stare. To znaczy, jeżeli było na przykład jakieś rosyjskim collation kolumna, to jej nie ruszać, ona miała taka być. Zamieniamy tylko takie, jakie miały zgodne z tym defaultowym collation bazy, które przejawia. Tak? Rzucam sobie listę tych kolumn, rzucam. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak to wszystko wyalterować. Tutaj znowu ten kod jest odrobinę zawiły. Zaraz sobie obejrzymy, co tam z grubsza leci. Uruchamiam. Robimy alter table, alter column. I tu pięknie widzimy. I teraz popatrzmy. Bo tu jest jedna ważna rzecz. Jeżeli mamy typ generyczny, czyli na przykład varchar 255, pole miało typ varchar 255, to go przepisujemy, piszemy collate, nowa collation, bo inaczej będzie dalej pamiętał stary, oczywiście nullability, tak? Natomiast popatrzcie, tu są typy aliasowe, które mówią, że to jest na przykład varchar 128, to jest varchar 100 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj przy typach aliasowych zachowujemy się troszeczkę inaczej. Nie piszemy collate. Dlatego, że typy uczą się collation bazy danych. Jeżeli użyjemy typu aliasowego, nie możemy zmienić collation. To warto pamiętać. To jest ograniczenie typów aliasowych. Nikt nie stworzył też i typu aliasowego, w którym można zapisać wszelkie collation. A szkoda. Na to nie ma. Microsoft chyba nie kocha typów tablicowych, bo myślał, że się ich nie da alterować. Dobrze, ale boli mniej więcej podobne jak to. Dobra. Zobaczmy, na czym teraz stoimy. Jak żeśmy wyalterowali. No już jest trochę lepiej. Dużo więcej mam kolumn w nowym collection, dużo mniej w starym, ale jeszcze trochę tym starym mam. Przyglądamy się po typach obiektów. Co nam zostało? Widoki i funkcje. I najnowe. Dlaczego? Dlatego, że one oczywiście nie czują, jakim pod spodem podmieniamy tabelkę, są takie głupie. Albo trzeba im pomagać DDTGM, albo trzeba się na to zgodzić i od czasu do czasu własną rączką to odświeżyć. No to odświeżamy. Wtedy jeszcze nie było DDL triggeru, więc nie odświeżaliśmy, więc nic mi tutaj nie pomoże. Jak to będziemy robili? Po pierwsze odtwarzamy funkcje, które wyrobiliśmy i kolumny wyliczamy. I tutaj uwaga, to się może wszystko pomieszać ze sobą. To znaczy może być tak, że funkcja używa kolumny wyliczanej, kolumna wyliczana używa funkcji. Czyli bawimy się iteracyjnie, tak? Czyli dopóki mam cokolwiek jeszcze do wybicia, no to raz jedno, raz drugie. Jedziemy. Skąd do poczytanego. Ops. Widać, że potrzebowałem dwóch przebiegów. Odegrałem sobie. Teraz mam nadzieję, że nic nie zabraknie moim widokom i funkcjom innym. A one mogły też używać tego wszystkiego, co tutaj. No to odświeżamy. Mamy taką fajną procedurę, która się nazywa SP Refresh SQL Module. Ona nam bardzo pomoże w naszej robocie. Nawet jeżeli to byłoby encrypted, ale nie używało database collection, a tylko pamiętało, damy radę to naprawić właśnie przez SP Refresh SQL Module. I to właśnie w tej chwili robimy. One nam się odświeżają, naprawiają. Za chwilę to nam się stanie. Faktem to, tego jest trochę, jak się domyślamy. Kilka tysięcy tych obiektów w tej chwili się nam poświeży. Naprawiam. Czeki z powrotem do domu. Już są. Indeksy unikalne. Czy więzy unikalne. Odmiennik. Klucze główne za chwilkę. Jest indeksów. Oczywiście to też by mi się nie udało, jeżeli na przykład w tych obiektach, co ja odświeżałem, były zahardkodowane with index, czy coś tam. Wtedy tamto by mi się wysypało i musiałbym jeszcze bardziej tą całą interakcyjność sobie zorganizować. Dobra. I zostały nam oczywiście jeszcze tylko kluczowce. Alter table at constraint. Teraz mi się przydaje to wszystko, co tak pracowicie skryptowałem. I wyrzucamy to wszystko, co sobie wyprodukowałem na potrzeby pomocy. Czyli nasze tabelki tempowe, nasze funkcje niepotrzebne i wracamy na test, zobaczymy, czy jesteśmy we właściwej planszy. A z grubsza porównując, 1:1 powinno nam się zgodzić. Jeżeli zapuściłem wszystkie batche, powinno się zgodzić, bo jeszcze mi się to udało. Z Cisco mamy tyle samo,
Collation, mamy polską. Lepsze niż długie wiemy dlaczego. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Jeżeli nie ma, to następną sesję mamy o 11.50 poprowadził Bartłomiej Kapicki.